Moi drodzy, to wam muszę pokazać. Zatrzymałem się tutaj po to, żeby pójść w miejsce, gdzie wyrastały najprawdopodobniej maślaki, sitarze. To jest właśnie taki sitarz znaleziony tutaj zaraz przy drodze. O, ślimor. Uciekaj, draniu. Już jest bez ślimora. Sitarz albo... Nie, przepraszam, maślak, pstry. Boziu drogi, co ja mówię? Zmęczony jestem. Po drodze już, przy samej drodze praktycznie, bo jestem chwileczkę od wejścia do lasu, przywitały mnie maślaki, które mam tutaj w torbie, żeby mi nie zapaskudziły śluzem resztę grzybów. I właśnie takie oto, nie wiem czy zajączki, czy nie zajączki, coś co kiedyś było pod grzybkiem, w tym momencie to już może być suchogrzybek, parkogrzybek, nie znam się na tym. No i pierwszy borowik, w lesie jestem naprawdę, kurczę, może 5 minut i idę dalej, stwierdziłem, że nagrywam, bo takie coś to trzeba pokazać. Tutaj mamy kolejnego kolegę borowika i to z rzędu tych takich młodych, pięknych, zdrowych mam nadzieję. Co my tu mamy? Chyba nic, ewentualnie drugi borowik, zasypiemy grzybnie, żeby nie wysychała. Tu jest taka ciekawostka, czy grzyby wykręcać, czy wycinać? Jest to tak samo ważkie pytanie, jak czy zaczynać chód z lewej, czy z prawej nogi. Generalnie nie ma to znaczenia. Czemu? Zobaczcie, grzyby rosną od, nie wiem, setek, tysięcy, milionów lat. Nie były kiedyś zbierane. Zresztą teraz przecież nie wszystkie grzyby te trujące nie są zbierane. I co? Dalej owocniki obumierają, gniją, grzybni się, generalnie nic nie dzieje. To samo będzie się działo, jeżeli grzyb wytniecie, jeżeli grzyb wykręcicie. O, mamy tutaj śliczne maślaczki, sitarze. Złapał stroś, miśku. No, o, przez chwileczkę złapał. Więc idą do koszyka. Całkiem przyzwoite grzyby w smaku. Może nie najlepsze, ale generalnie ze smakami się przecież nie dyskutuje. Jeden będzie lubił prawdziwki, drugi będzie lubił kanie, gdzie ja osobiście kanie po prostu nie cierpię. Dla mnie to jest jakaś podróba grzyba. Trzeci będzie lubił maślaki, czwarty sitarze, a piąty w ogóle nie będzie tolerował smaku żadnego grzyba. Także grzybobranie generalnie zaczęło się już bardzo ładnie. Bardzo się cieszę. Strasznie nie chciało mi się wychodzić dzisiaj. Po prostu okrutnie jestem przemęczony. I wyszedłem tak naprawdę po godzinie 16. Także jestem pewien, że na dzisiejszym grzybobraniu zastanie mnie zmrok. Ale tym się zupełnie nie przejmuję. Ja w komentarzu obiecałem złożyć filmiki, które gdzieś tam już wcześniej robiłem na początku w ogóle tego, jak się grzyby... O! To był borowik, ale ktoś go, widzę, oporządził, co oznacza, że jeżeli ta osoba nie była zbyt czujna, ewentualnie nie chodziła wszędzie, to prawdopodobnie borowika tutaj jeszcze kolejnego gdzieś znajdę. I co miałem powiedzieć? Miałem składać dłuższy film z lasu, ale zupełnie brakuje mi na to energii. Przyciskam się teraz po to, żeby jeszcze tą końcówkę prawdopodobnie, chociaż nie wiem, cały czas grzyby się pokazują, jak widać, po wejściu do lasu. Dwa prawdziwki
kilka podgrzybków, kilka maślaków, później kolejne maślaki, to o końcu sezonu raczej przy takim samym wejściu do lasu ciężko mówić. No ale nic nie trwa wiecznie. Ja bym chciał temat grzybów jeszcze pociągnąć, konkretnie poszukać, poznajdować, pozbierać, posuszyć, porobić zapasy. Tutaj ktoś już był przede mną, a ja się jeszcze rozglądam, czy czegoś nie zostawił. Także temat grzybów mocno, ale to mocno staram się dogiąć. Choć myślę, że po dzisiejszym dniu dziś chcę po prostu w lesie tak naprawdę odpocząć. I w sumie teraz dobrze, że mi się przypomniało. Za moment wyłączam komórkę, bo co to za odpoczynek, jak człowiek cały czas mówi. Mamy tutaj ewidentnie muchomora czerwieniącego. Zaczerwienia kapelusza u góry. Zaczerwienia na trzonie. Szczególnie te, nawet jeżeli cały trzon jest biały i na kapeluszu nie widać tego, że to jest muchomor czerwieniący, to po wyrwaniu na bulwie nawet te młode owocniki mają takie czerwone przebarwienia i potem spokojnie tego muchomorka da się poznać. Muchomor czerwieniejący jest w pierwszej trójce moich ulubionych grzybów. Smak ma bardzo delikatny. Często jest zaczerwiony. Jeżeli są czerwie, no to w muchomorze czerwieniejącym będzie na pewno. Głównie zaczerwienione są, co ciekawe, trzony. O! Odpadła torba. Zaraz ją tutaj w jakiś sposób ulokuję w koszyku. Idziemy dalej. Nawet jeżeli ten trzon jest zaczerwiony, to warto sam kapelutek zabrać po prostu ze sobą do domu. Prawdopodobnie coś z tego grzyba, nawet coś konkretnego, wykroicie. Czerwie raczej nie wchodzą tam w głąb laszek, są głównie w centrum kapelusza. Także polecam to właśnie waszej uwadze, żeby nawet te zaczerwione kapelutki zabierać. Część, wiadomo, część będzie przejedzona mimo wszystko, ale powinno się udać. Tak przynajmniej wynika, moi drodzy, z mojej praktyki. Także mam nadzieję, że rada będzie dla was w jakiś sposób pomocna. Dobrze, troszeczkę zrobiłem delikatne kółko. To co? Czas wracać na główną drogę i rozglądać się dalej za skarbami. No i cóż. Auć! Gałąź w czachę. Jesteśmy na głównej drodze, więc zmierzam już powoli do miejsca, gdzie zostawiłem cały ogrom maślaków sitarzy, takich malutkich sztuk. Mam nadzieję, że teraz tam na mnie czekają. Grzybiarze raczej rzadko zbierają te grzyby, co dla mnie jest jak najbardziej pozytywne. Tutaj widzę jakieś takie piękne miejsce, także szkoda by było go nie sprawdzić. Co my tu mamy tak poza mchem, kamieniami? No niestety niczego nie widzę. Trudno, darmo, do głównej drogi. I cóż, ja się na chwilę rozłączę i myślę, że widzimy się po prostu przy kolejnym grzybie. Jak pewnie widzicie, grzybki, te, które przy was składają do koszyka bez ubierania, są już ubrane. A tutaj mamy kolejnego
kolegę maślaczka. Maślaczków jest niesamowite zatrzęsienie w tym roku. I tutaj tego nie widać, bo to miejsce już, szczerze mówiąc, bardzo dobrze kojarzę i już je najzwyczajniej w świecie przebrałem. Ale jak widać, jeszcze spokojnie można znaleźć owocniki. O! I jak powiedział, tak też uczynił. Kolejny maślak praktycznie pod nogami. Kolejna wielka sztuka. O, mam cię. No, jest co zbierać. Ostatni kolega, tak mi się przynajmniej wydaje. Taką mam nadzieję, bo obierać maślaków po prostu nie znoszę. Jest to strasznie pracochłonne i zabiera całą masę czasu, a najzwyczajniej w świecie, wracając z grzybów, tego czasu mam już niewiele. Jestem zmęczony i wystarczy, że przerabiam grzyby, inne grzyby rurkowe. Robię sos, kładę na suszarkę i chcę jak najszybciej położyć się do łóżka. Tak, no, mam nadzieję, że do 12, pierwszej to jest jeszcze ok. Trzecia już nie jest fajnie, czwarta, piąta to już dla mnie jest masakra. Jeden z powodów, właśnie główny powód, dlaczego maślaków nie zabieram ze sobą. Dobrze, jeszcze się delikatnie rozglądam, czy jakichś kolegów maślaczków nie znajdę. O, no i pięknie. Mamy sitarze. Sitarze mają to do siebie, że ich obierać ze skórki nie trzeba. Ta ich skórka nie jest ciężkostrawna. Także tutaj spokojnie one szybko trafią do sosu. Tylko je delikatnie przemyję. Nie wiem jak wy. Dajcie znać, co myślicie w ogóle o myciu grzybów. Słyszałem bardzo różne opcje. Jak dla mnie, trochę ziemi z takiego grzyba warto przemyć. I jeżeli myjemy grzyby od strony kapeluszy i ewentualnie nogi, to moim zdaniem ta woda robi grzybowi tyle, co robi temu samemu grzybowi deszcz. Czyli żadnej krzywdy. A mamy produkt już taki bez piachu, bez ewentualnych jakichś śladów po robakach. No, ja się czuję po prostu przyjemniej w momencie, kiedy te grzyby mam już wymyte. I cóż, o, tutaj mamy jeszcze jednego maślaka. Jak najbardziej do koszyka. Zatrzęsienie. Bardzo szczerze o tym mówię. Jeżeli ktoś uwielbia maślaki, to jest to najlepszy czas, żeby wyjść właśnie na grzyby. Zmierzam dalej, już powolutku się robi ciemno, także coraz ciężej będzie uzyskać jakikolwiek stabilny materiał. No ale trudno. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj jest tak naprawdę dzień na takim totalnym luzie. Tutaj mamy jakichś kolegów, ale najprawdopodobniej nie są to żadne grzyby jadalne. W każdym razie ja ich nie rozpoznaję. To jest, w ogóle muszę wam powiedzieć, że baja. Strasznie tęskniło mi się za tym właśnie okresem, kiedy grzybów jest po prostu dużo, nawet nieważne, już nie jest aż tak ważne, czy to grzyby jadalne, czy niejadalne. Ważne, że one po prostu są. I to jest właśnie
W tym momencie niesamowite. Kawał czasu chodziłem po lesie bez grzybów. O, proszę. Tutaj mamy grzyb. No, miśku, złapą strość. Grzyb jak najbardziej jadalny. Zobaczymy, jak się to uda pokazać. To będzie lekówka zwyczajna. Tak naprawdę małe. No, ma taki dosyć charakterystyczny ogonek, tylko on się... O, teraz łapał ostrość. Wyjątkowo nie chciał pokazać. Taką rdzawo pomarańczową czapkę. Charakterystyczne dosyć blaszki, chociaż takie blaszki ma wiele grzybów. Ogonek taki delikatnie łykowaty i z tego co pamiętam, on jest, zaraz zobaczymy. On jest pusty w środku. Grzybek jest śliczny. Jeszcze śliczniejsza jest lakówka ametystowa, która ma po prostu fioletowy kolor. Jeżeli chodzi o smak, to on jest całkiem przyjemny. Tyle, że jest bardzo delikatny. Lakówki nikną. W innych grzybach, co my tu mamy? Oj, myślaczka. Rozwalonego. Wracając do lakówek. Lakówki nikną w innych grzybach. I z racji rozmiarów. Tak się zastanawiam, czy jest w ogóle sens to zbierać. Jeżeli grzybów jest naprawdę mało, a znaleźliście miejsce pełne lakówek, okej, może wtedy tak. Ale w przeciwnym wypadku wydaje mi się, że mija się to z celem. Za to powiem wam szczerze, że zawsze cieszy mnie widok lakówki i ta świadomość, że jestem ją w stanie rozpoznać. Tutaj już pewnie widzicie, na środku drogi, ewidentnie ma ślak pstry, podobnego koloru hymenofor do maślaka sitarza, ale blaszki dużo, dużo bardziej gęste, dosyć twardy trzon, gruby zazwyczaj, on potrafi przypominać trzony małych prawdziwków. No może nie aż tak jak te takie beczułki prawdziwki, ale jednak taka charakterystyczna, okropiona czapa. Przed nami znajduje się pieniek. Na pieniku rosną moje ulubione i nieulubione grzyby. Tutaj zwróćcie uwagę na kapelutki, blaszki, ale przede wszystkim na trzon, na którym znajdują się takie delikatne łuseczki. To jest łuszczak zmienny, występuje bardzo gromadnie. Tak bym powiedział, że ostatnie dni to też jest właśnie cała masa znajdowanych przeze mnie łuszczaków. Grzyb jest przepyszny, tylko możliwe jest pomylenie go z hełmówką jadowitą, która jest grzybem śmiertelnie trującym. No to jest problem. Mam nadzieję, że taka pomyłka mi się nie zdarzy. I czym rozróżnia się łuszczak zmienny? Czym różni się łuszczak zmienny od hełmówki? Pomówka będzie miała takie delikatne białe włókienka na trzonie i nie będzie miała praktycznie zapachu. To są te takie dwie podstawowe różnice. Łuszczak ma zapach bardzo charakterystyczny. Z tym, że no, jeżeli znajdziemy łuszczaka, to przynajmniej ja tak robię. Nie tylko ja tak naprawdę. Każdy owocnik staram się, nawet nie staram, tylko sprawdzam. Patrzę na właśnie te tutaj łuseczki, których aparat nie chce złapać i wącham praktycznie też każdy osobnik, żeby nie zdarzyło się, że w kupce łuszczaków wyrosną mi dwie po prostu hełmówki i skończy się
zamiast przepysznym sosikiem, to wizytą na oddziale toksykologii. A nie przepadam za łuszczakiem, bo trzeba go zbierać, przeglądać każdy grzyb rzucić do torby i praktycznie zostają tylko takie malutkie kapelutki. Łuszczaku, rośnij duży! Jest już dosyć ciemno, także czołówka włączona. Zabijcie mnie, nie dam głowy, co to za grzyb, a może nawet śluzowiec. To jest pierwsza znajda. Druga znajda to piękne, młodziutkie łuszczaki zmienne, które będę musiał za chwilę pozbierać. Ale co się dzieje dalej, to po prostu nie uwierzycie. Wydawało mi się, że zgubiłem tą swoją miejscówkę na maślaki. Nie pamiętam nawet, czy to były maślaki sitarze, czy maślaki pstre. I znalazłem tych maślaków pojedyncze sztuki. Już za chwileczkę do nich dojdziemy. I tutaj pierwsza cudeńka. Troszkę ubłocone. Zaraz zobaczymy. Sitarze. Odkładamy je na miejsce. Tu, tu. Ale też i tutaj. Grzyby można spokojnie kosić kosą. Tyle ich jest. To serce się po prostu raduje. Jeszcze tam i tam. Ale to jeszcze nie jest najlepsze. Już idziemy do tego miejsca, do którego chcę dojść. Przy okazji zabiorę tego sitarza właśnie. Pamiętacie, jak mówiłem, że trzony mają, potrafią mieć jak prawdziwki. To jest właśnie egzemplarz, który jest żywym dowodem tego, co powiedziałem. Tutaj jest koszyk. Ja sobie grzybka zostawię. Tak generalnie szedłem jeden grzyb, drugi. Tutaj mamy grzyb trzeci. O, do tego butelka. Butelkę zabierzemy. Pamiętajcie, jak jesteście w lesie, zabierzcie chociaż jednego śmiecia. Jeśli macie taką możliwość, ja mam torbę przyczepioną tutaj do kosza. Już w tym momencie dwa śmieci. Ale teraz uwaga, uwaga, będzie najlepsze. Bo właśnie poszedłem za tymi grzybami i powiem szczerze, jeszcze nie wiem, co znalazłem. Są, o kurczę! No, powiem szczerze, że liczyłem na koźlarze, ale na tej wielkości sitarze też narzekał nie będę. Tutaj jest największa sztuka. To jest moja dłoń. To jest sitarz i zobaczcie, to nie jest stary kapet, sitarz wielkości męskiej dłoni. Czemu by nie? Dobrze, moi drodzy, robi się już ciemno, a jak mówiłem, dzisiaj chcę pochodzić po lesie i po prostu spotkać się troszkę ze swoimi myślami, delikatnie odpocząć, także myślę, że na dzisiaj kończę wideo, chyba że znajdę coś też tak fajnie zabójczego, jak właśnie ta tutaj niespodzianka. Czy my tu mamy coś jeszcze? Tak, mamy. Tego maluszka zostawimy. Za to te konkretne grzyby zbieram. Idę w ogóle po koszyk. Zabieram się za zbieranie. Nie pamiętam nazwy użytkownika, ale zostałem poproszony o to, żeby nagrać takie dłuższe wideo, że te ostatnie są za krótkie, może treściwe, może nie, ale krótkie. Ciekaw jestem, czy ten filmik jakoś zaspokoił twoją ciekawość i powiedz mi tak szczerze, co jest dla ciebie najfajniejsze w tych właśnie takich dłuższych filmikach, żebym po prostu mógł zwracać na to
większą uwagę. A teraz, moi drodzy, tymto oto widokiem żegnam się z wami ciepło i dasz grzyb. To, moi drodzy, taka mała dogrywka, takie zdrowe pół koszyka po prostu przepięknych i sitarzy i maślaków pstrych i do tego też łuszczaków zmiennych. No i to mniej więcej jakieś dobre pół godziny, jak nie więcej, bo wiecie, jak się takie grzyby zbiera, to czas znika. Myślę, że dobre 45 minut po tym, jak zebrałem pierwszego grzyba. Dogrywka numer 2. Jak idziemy po ciemnym lesie, to kurde, znajdujemy maślaka. Ale kurczę, w sumie dwa maślaki, ale jeden mały, zostawmy go do kogoś, komu się przede wszystkim chce obierać maślaki. Mi się już nie chce, dziękuję. To zawartość tego kosza mi wystarczy, ale jak idziemy przez ciemny, ciemny las, że kurczę, mało co widać i generalnie zwierzyny leśnej spotykać nie chcemy. Ej, ja tu byłem. To mi się zdziebeczko nie podoba, bo właśnie skręciłem i teraz powinienem wychodzić, a to się okazuje, że to są te miejsca, w których ja zrobiłem gehennę maślakom, czyli kurde, znowu nie wiem, gdzie jestem. Ja pierdziolę, no. No dobra, trudno się mówi. No, wracając do głównej tematyki. Jak idziemy przez ciemny las i chcemy dać zwierzętom znać, że my to my, a nie żadne przyjacielskie zwierzęta albo samice w rui, to śpiewamy. Ja osobiście polecam... O kurde, belek, no. No nie, no to tak, takich skarbów to ja w lesie nie zostawię. No kurczę, maślaki jak malowane. Wracając, no te grzyby są podłe i po prostu nie chcą, żebym ja wam powiedział, co robić. No, jak nie chcecie być odebrani przez łosia jako samica w rui, to należy co? Śpiewać. Ja polecam taką piosenkę jesienną, bo jest jesień. Jakby ktoś nie wiedział, nie? No, taką jesienną piosenkę, a to jest rzek piłka. Idzie to mniej więcej tak. A to jest jak piłka, cały w rudych szpilkach, idzie poprzez jesień, włosy w kolcach niesie. A żeby sobie życia nie utrudniać, to nie zapamiętuję więcej zwrotek. No i tak sobie idę i śpiewam tę jedną. No ja się niestety odnalazłem i koniec mojej przygody ze zgubieniem się, no. Życie. Moi drodzy, ostatnia dogrywka. Tak naprawdę tutaj, bo zażartowałem sobie z tego, że nie zgubiłem się w lesie. Zagubienie się w lesie to dwa dodatkowe podgrzybki. Jeden prawdziwek i jeden wielgachny. Muchomor czerwieniejący. Chciałem wam jednak pokazać, jak wygląda. Ja już jestem na drodze, już tam w oddali widzę swój samochód. Wy tego nie widzicie. Chciałem wam pokazać, jak wygląda las w nocy. Uwierzcie mi, że poza przestrzenią między drzewami i tymi białymi punktami, jakimi są grzyby, ja ledwo znalazłem swój koszyk. Spróbuję teraz pójść po drodze po ciemku, ale powiem szczerze, że tak jak stawiam niepewnie kroki, to nigdy w życiu w lesie tak kroków nie stawiałem, a teraz jestem na prostej drodze. Ja ją bardzo delikatnie widzę, bo tutaj jest, no właśnie, wy tego nie widzicie, tutaj jest nad drogą przerzedzenie pomiędzy drzewami i tylko dlatego pozwalam sobie iść tą drogą po ciemku. Znalezienie się
po zmierzchu, jak już jest naprawdę ciemno, słońce zupełnie zaszło w nocy po lesie, w lesie, oznacza nie mniej, nie więcej niż to, że będziecie widzieć tylko czerń. Sprawdzałem wielokrotnie, wyłączałem czołówkę, czekając, aż mi się wzrok przyzwyczai. W lesie nie ma światła. Naprawdę nie ma światła. Możecie zrobić parę kroków w przód, w tył, w bok, ale po tych kilku krokach wiecie, że każdy kolejny może wiązać się z tym, że wejdziecie w gałąź, wejdziecie w dół, przewrócicie się, zrobicie sobie krzywdę. Nie jesteście w stanie upilnować ścieżki w żaden sposób. Coś słyszałem w lesie. A to jest jak szpilka. No, poinformowałem, że idzie człowiek. Idę sobie dalej drogą. Naprawdę nie jest to śmieszne. Przeżyłem coś takiego od strony, co prawda, widza, ale mogę spokojnie wam powiedzieć, jak wygląda akcja ratownicza w momencie, gdy ktoś się w lesie zgubił. Jak mówiłem, dzisiaj zgubiłem się w lesie celowo. Poszedłem, straciłem orientację. Sprawdzam po prostu, czy jestem w stanie wrócić. Jestem niedaleko głównej drogi. Temperatura jest plusowa, co jest bardzo ważne. Mam naładowany telefon. Baterii mam bodajże 80%. Także spokojnie jestem w stanie wracać i za nawigacją. I jakby mi się czołówka zepsuła, to też przy świetle komórki. Ten las znam w miarę dobrze, chociaż w nocy w lesie wszystkie drzewa wyglądają praktycznie identycznie, wszystkie drogi wyglądają identycznie. Nawet powiem wam, że jeżeli nie ma kolei, nie ma takiej bardzo wyraźnej ścieżki, to ze zlokalizowaniem drogi jest też pewien problem. Trzeba się naprawdę przyglądać, żeby stwierdzić, że to, czym idziemy, to nie jest kawałek lasu, po którym po prostu drzewa przypadkowo się tak przerzedziły, że tworzą niby ścieżkę, a jest to ta ścieżka właściwa. Czasem odejście na kilka metrów od drogi tej właściwej może skończyć się właśnie zagubieniem. Także bardzo ważne, żeby mieć naładowany telefon, żeby w razie czego wezwać pomoc. Bardzo ważne jest to, żeby mieć drugie źródło światła, bo na samym telefonie, powiem szczerze, że na tej małej diodce nie wiem, jakbym wracał. Czołówka dla mnie to jest podstawa. Dodatkowo płaszcz przeciwdeszczowy. Ja jeszcze mam dzisiaj ze sobą, ponieważ w tej czołówce już chodziłem, to mam trzy naładowane akumulatorki, tak żeby w razie czego nie zdziwić się, że w połowie drogi do samochodu światło mi zaczyna przygasać. To są te podstawowe kwestie. Nie polecam gubienia się po raz pierwszy nikomu. Polecam stopniowe i z rozsądkiem poznawanie swoich możliwości właśnie w lesie, po zmierzchu, w takich miejscach, które dobrze znacie i z tą świadomością, że ktoś a. wie, gdzie jesteście, b. będziecie w stanie zadzwonić w razie czego po pomoc. Co więcej, no poważnie traktuję gubienie się w lesie, z tym, że wiem, bo sprawdziłem po prostu w tych miejscach, jak działają mapy Google. U mnie GPS potrzebuje no dobrych 15 minut łażenia po lesie w nieznanym kierunku, tylko po to, żeby po prostu zaskoczyć na to miejsce, gdzie jestem, ale później już działa dosyć dobrze, także wiem, że GPS mnie wyprowadzi. Mam przy okazji tutaj też przy tym lesie tory kolejowe, tam przejeżdża pociąg. I po odgłosach tego pociągu też mniej więcej jestem w stanie zorientować się, gdzie jestem. Chociaż w momencie, kiedy zaczyna się wzniesienie, tam w lesie, po którym chodzę, te głosy pociągu odbijają się po prostu po całym lesie. Także te zabezpieczenia, które macie, to nie może być tylko czołówka i nienaładowana bateria w telefonie, tylko świadomość tego, że znacie las. Tu trzeba tego dużo, dużo więcej. Wtedy można w lesie czuć się, no ja się czuję w miarę bezpiecznie, chociaż powiem wam, że jak coś po krzakach zaszeleści, to cały czas się boję. Jak długo z lasu wyjść nie mogę, to też ten strach jest, ale myślę, że to po prostu przejaw rozsądku, że w takich sytuacjach w nocy, w ciemnym lesie
nie mając nigdy stuprocentowej pewności, że z tego lasu wyjdziemy w to miejsce, w którym byśmy chcieli, no to po prostu się boimy. I tymi to przestrogami, czyli jeszcze raz, czołówka albo latarka, najlepiej dodatkowe baterie, albo w ogóle idealnie to jest zapasowa czołówka albo latarka z naładowanymi bateriami, naładowany telefon, coś przeciwdeszczowego i świadomość tego, że macie w tym miejscu, bo nie wszędzie jest. Ja sobie z tego zdaję doskonale sprawę, że w tych lasach, w których chodzicie, macie zasięg, albo ten zasięg będziecie w stanie znaleźć, plus GPS tam działa. Czy bym chodził po lesie tak odważnie jak teraz, gdybym nie wiedział, że mam sprawdzony GPS? Myślę, że nie. Nie? Robiłbym to stopniowo, powoli i naprawdę tak bardzo, bardzo bezpiecznie, bo cóż, no przeżyłem zgubienie osoby. Jeśli chcecie, żebym wam kiedyś po prostu nagrał ten materiał, to zostawcie taką prośbę w komentarzu. Całkiem ciekawa opowieść. I cóż, no i sam się tak na chwilę, bo na chwilę zanim GPS się włączał, potrafiłem w tym lesie zgubić i wiem, że no zawsze ratuje mnie świadomość przed atakiem paniki, świadomość tego, że ja po prostu z tego lasu wiem, że wyjdę. Jeszcze raz, trzymajcie się ciepło, sorry za przedłużanie i dasz grzyb.